Znawczyni literatury, wykładowczyni akademicka. Jedna z twarzy polskiego feminizmu. Była współprzewodniczącą partii Zieloni 2004. Aktywistka społeczna na rzecz wszystkich istot. Wielbicielka kuchni śląskiej, od lat obywa się bez mięsa. Właścicielka baru wegetariańskiego. Małgorzata Tkacz-Janik. Niedawno skończyłam 50 lat i jest to rzeczywiście taki moment podsumowania i najbardziej zależało mi na tym, aby scalić tę moją rzeczywistość w jakiś taki spójny obraz. No i myślę, że mi się to udało, dlatego że popatrzmy na te wszystkie funkcje, które Pan wymienił. One mają wspólny mianownik. Prowadzę bar wegetariański, czyli no nie jest to kuchnia tradycyjna, przez wszystkich znana, rozpoznawana, bo raczej kojarzona z listkiem sałaty i z soją, a to jest jedna z najbardziej hedonistycznych, ciekawych kuchni i tutaj jestem jakby znowu w mniejszości. Ja miałam bardzo przedsiębiorczą świekrę, czyli odpowiednik teściowej i ona zachęciła mnie do tego, abym założyła działalność gospodarczą, co też uczyniłam, byłam te 20 kilka lat temu, kompletnie się wówczas nie znając na handlu, ale potem okazało się, że ta działalność gospodarcza pasuje moim pracodawcom. To znaczy, że kiedy byłam zatrudniona na uczelni i myślę teraz o Uniwersytecie Śląskim, ale także o tym, jak to się dziś nazywa, Akademii Ekonomicznej, łatwiej było mnie zatrudnić na umowę o dzieło bądź umowę zlecenie, niż dać mi etat, bo to były takie czasy, które dla uczelni, szczególnie państwowych, charakteryzowały się odpływem uczących do prywatnych szkół wyższych. Skutki tego możemy oglądać na scenie politycznej dzisiaj. Więc pyta mnie Pan o to, co jest dla mnie najważniejsze. Poczucie spełnienia wynikające z tego, że udaje mi się to połączyć. Ja to rozumiem jako całość. Mój syn, który się był urodził 20 parę lat temu, okazało się, że ma skazę na czerwone mięso i nie może spożywać go zbyt wiele. Potem się okazało, że go w ogóle jakoś nie spożywa dużo, więc przeszliśmy powoli na wegetarianizm, co nie było jakąś taką decyzją wypływającą z ideologii. Aczkolwiek nie krzywdziliśmy zwierząt jednocześnie, natomiast nie było to dla nas przesłanie wspólne, uspólnione. W rodzinie mojego byłego męża było wiele zwierząt i powiem, że miłość do przyrody i zwierząt zawsze jakoś otaczała mnie wśród znajomych, z którymi żyję i utrzymuję do tej pory kontakty. Wracając do wegetarianizmu, no po prostu nigdy nie jadłam za dużo mięsa, co nie znaczy, że go nie znam jego smaku, nie umiem go przyrządzać. W moim kresowym domu było całkiem sporo zainteresowania mięsem. Bitki wołowe, czy jakieś dobre ryby, na przykład ryba w galarecie, czy ryba po żydowsku na Boże Narodzenie, to są smaki, które zawsze będę dobrze wspominać. Więc ta decyzja wynikała jakby z ochoty na jedzenie czegoś, ale także z zainteresowaniem kuchnią w ogóle. I to zainteresowanie też wyniosłam z domu. I powiem, że były tam pewne pryncypia, czyli wszystkiego po trochu, to było tak, nie wyrzucamy jedzenia, dbamy o to, żeby wykorzystać wszystko, czyli jeżeli obieramy, na przykład skorupki z jajek, też powinny nam do czegoś służyć. Czym jest dla mnie feminizm? Humanizmem. I zawsze to powtarzam, pewną równowagą. To, że to ma aspekt polityczny, że ma to wymiar dla niektórych nawet religijny, bo spierają się w kontekście religijnym ludzie o feminizm, tak? No to ja to rozumiem, bo to jest po prostu zjawisko
w innym świetle pokazujące kobiety niż kultura patriarchalna, ale nie tylko. Nasze przyzwyczajenia, nasze codzienne obowiązki. Inaczej to pokazują, inaczej o tym mówią. A feminizm mówi, słuchajcie, zastanówmy się jeszcze raz. Zastanówmy się ponownie nad czymś. Ludzie tego nie lubią, bo wygodniej jest działać wygodniej. Natomiast jeżeli coś trzeba poddać refleksji, czyli zastanowić się, czy aby na pewno to jest na przykład sprawiedliwe. Kategoria sprawiedliwości też jest dość trudna. Albo czy to jest na przykład dobre. Dobre, co to znaczy, tak? Czy w związku z tym, że kobiety rodzą dzieci, to znaczy, że wszystkie obowiązki, które z tego wynikają, mają przypaść w udziale kobietom? Czy to, że kobiety pracują niejednokrotnie w zawodach, które niejednokrotnie, bo ja nie mówię, że zawsze, ale w takich usługowych, w takich prostszych, w takich, za które, jak to się popularnie mówi, żaden chłop by się nie wziął. Ze ścierą, z miotłą, ale i w sklepie, w różnych warunkach. To znaczy, że nie trzeba próbować wyrównać tej sytuacji, tak? Tylko pozostać na tych takich codziennych stwierdzeniach, no chłop by się za to nie wziął, niech to robi kobieta, a z drugiej strony kolejne powiedzenie, gdzie chłop nie może, tam babę poślemy. Myślę, że mam z tym kłopot rzeczywiście, z tym pytaniem. Nie mogę powiedzieć, że mam ulubione miejsce w Gliwicach. Kiedyś, kiedy pracowałam w teatrze muzycznym, a wcześniej w Operetce Śląskiej, takim miejscem był rynek. Autentycznie kochałam jako młoda dziewczyna rynek. Na rynku tańczyliśmy, na rynku się spotykaliśmy, na rynku obchodziłam swoje 18 urodziny, moi koledzy i koleżanki utopili mnie wtedy w fontannie. Chodziliśmy do Warszawianki, chodziliśmy do Agawy, czy ktoś to jeszcze w ogóle pamięta? A rodzina to dla mnie jeden z najważniejszych elementów życia, także społecznego. Bardzo ważna w moim życiu była moja mama i kobiety. Moja prababcia, która była huculką, taką dzielną góralką. Więc rodzina to jest dla mnie przede wszystkim skarbnica doświadczenia życiowego. To jest także największy ból czasami, czyli zmaganie się z pewnymi wyzwaniami, bo to, że kochamy innych ludzi, że tworzymy z nimi rodzinę, chcemy z nimi być, to jeżeli decydujemy się na to, że chcemy z nimi być, to musimy ponosić konsekwencje tej decyzji, czy musimy, my je po prostu wtedy ponosimy, tak? A ludzie, no życie to jest czasem choroba, to jest czasem biedniejszy okres w życiu, albo wręcz na granicy przeżycia, to jest czasem dowiedzenie się na przykład o kimś z rodziny, wszyscy mówią, że jest zły, tak? Albo wszyscy go nie lubią, jej, jego. Czyli rodzina uczy, może. Rodzina może nauczyć nas bardzo wielu cennych rzeczy. W sensie moralnym, w sensie umiejętności, rzemiosła, ale tego także jak żyć. I jak żyć i jak docenić czas na przykład upływający, bo chyba łatwiej jest to zrobić, kiedy się jest otoczonym ludźmi, na przykład rodziną. Ale życzę wszystkim samotnym, żeby byli otoczeni też innymi ludźmi, którzy pełnią funkcję taką rodzinną.